parku z Karyszewskim. Tam jest taki dom AZS-u. Patrzę, że ciemno, ani jednej latarni. Godzina 7 wieczorem. Myślę, że nie wejdę. Za nie świecie. Ale po drugiej stronie idzie ktoś, kto był szalenie przypominał mi mojego kolegę. No ja poszłam za nim. A on znowu wyszedł z więzienia, był przeświadczony o tym, że jego kontrolują. I tak przystawał, bo słyszał kroki. I ja przystawałam. On się ruszał. I ja się ruszałam. Dopiero jak światło przy domku się tam okazało, przy tym domu ZS-u, to ja przybiegłam przed nim. I on mówi, teraz moją prześladowczynię chcę zobaczyć. I tak się zaczęło. Na samym początku kurierzy chodzili przez Słowację, Węgry, prawda, Jugosławię. Po przystąpieniu Włoch do wojny te dotychczasowe szlaki kurierskie się ogromnie wydłużyły, bo wymagały przejścia gdzieś w głąb Afryki. Trzeba było zrobić inaczej. Zgadało się z szefem oddziału drugiego, pułkownikiem Drobikiem, że ja znam zachód Europy dosyć dobrze, znam tamtejsze języki główne, no i wobec tego otrzymałem polecenie dodatkowo, oprócz tych funkcji, które dotychczas i stale pełniłem aż do końca, zbudowania dróg dla przerzutu kurierów. To znaczy, trzeba było wypróbować różne typy dokumentów, pod które można by było podstawić dowolnego człowieka, który raz mógł mieć 20, raz 40, raz 60 lat, powiedzmy, mógł być mężczyzną, mógł być kobietą, mógł znać język niemiecki, mógł go nie znać, mógł znać francuski, mógł go nie znać i tak dalej. Zadanie było jasne. Należało opracować jedną lub kilka tras i przez ich wypróbowanie uzyskać stopień możliwie maksymalnej w warunkach wojny i okupacji pewności ich funkcjonowania. Do realizacji Dzięcioł ustalił kryptonim 666. Dał mi przy tym całkowitą swobodę w organizacji potrzebnego zespołu. Mój plan przewidywał w pierwszym etapie wyprawę do Paryża, a potem opracowanie i wypróbowanie kilku zestawów dokumentów. Atutem moim była bardzo dobra znajomość niemieckiego, swobodne operowanie francuskim i holenderskim. To były jednak atuty na tam. Żeby mogły zagrać, trzeba było wpierw tam dojechać. W tym okresie nie bardzo wiedziałem, jak do tego podejść. Trzeba było improwizować. On miał dwie chyba cechy, trzy cechy, które go tak jakoś... Był przystojny, niewątpliwie był przystojny zawsze. Nawet po wyjściu więzienia. Był bardzo dobrze wychowany. Miał fantastyczną kinderstubę, także sposób bycia zupełnie niepowtarzalny, mimo więzienia. I trzecie, on miał jakąś charyzmę. To był zupełnie wyjątkowy człowiek. Mój plan przewidywał w pierwszym etapie moją wyprawę do Paryża. Na jedno z fałszywych nazwisk zarejestrowany byłem legalnie w Warszawie jako pracownik Ostbahn, kolei działających na terenie Generalnej Guberni. Pojechałem trasą na Berlin, do którego dotarłem bez jakichkolwiek kłopotów. Dalej wybrałem trasę północną, przez Belgię. Wszystko szło dobrze. Gdy jednak pociąg znalazł się na terytorium belgijskim, zespół kontrolujący, złożony oprócz konduktora z żandarma i cywila, bardzo uważnie wczytywał się w moje dokumenty. Już niedaleko Paryża dokumenty zwrócono mi w komplecie. Doszedłem jednak do przekonania, że tak dalekie podróże kolejarza z Ostbahn muszą w jakiś sposób zwracać uwagę lub budzić zainteresowanie.
Trzeba było wymyślić i wypróbować inne zestawy. Wrócił bardzo niezadowolony. Urzędnik jeździ niewygodnie, ciągle go rewidują. Naprawdę, jeżdżą dobrze tylko oficerowie. I czym wyższej rangi, tym wygodniej. O Kazimierzu Leskim można powiedzieć to, że szczęśliwie rzucono go na głęboką wodę, a on szczęśliwie nauczył się pływać, nie utopił się. Przeszedł najtrudniejszą szkołę, bo wyszkolił się walcząc. Sądzę, że to jakieś żołnierskie szczęście, którego mu nie zabrakło, pozwoliło mu przetrwać, pozwoliło mu przeżyć, bo patrząc na to racjonalnie, to był pomysł bardzo szalony. Stworzenie tej komórki było jednym z najważniejszych jego osiągnięć i było to też jakby jego osiągnięcie w tym sensie szczególne, że osobiste, że on tam sam pojechał, w jakimś sensie to wszystko sam zorganizował za granicą, nie tam, gdzie miał już stworzoną, działającą na jego rzecz strukturę. Musiałem zdobyć współpracowników, choćby bardzo niewielu, ale naprawdę dobrych i odpowiednio wykwalifikowanych. W tym okresie praca w 666 zaczęła się rozwijać. Udało się natrafić na właściwych ludzi. Pierwszym z nich był Tadeusz Jabłoński, student Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ryzyko wyraźnie go pociągało i znakomicie nadawał się do wszelkiego rodzaju eksperymentów. Zastanawiając się już wspólnie nad zbilansowaniem moich dotychczasowych doświadczeń, doszliśmy do wniosku, że w czasie wojny najmniej podejrzeń w podróżach po dowolnym terenie, czy to Rzeszy, czy też krajów okupowanych przez Niemcy, budzić mogą główni aktorzy scen wojennych, wojskowi. Każda podróż wojskowego, byle był zaopatrzony w odpowiednie dokumenty uzasadniające jej celowość, będzie wiarygodna. Postanowiliśmy więc wstąpić do armii niemieckiej i związać z nią nasze losy podróżne. Postanowił, że będzie jeździł jako generał niemiecki. No, spojrzałem na niego, czy przypadkiem nie jest za młody na generała, ale powiedział, że nie, będę jeździł jako generał niemiecki. Decyzji zajęcia się w okresie wojny wywiadem nigdy nie uważałem za błędną. Oczywiście z punktu widzenia tak zwanej kariery wyszedłbym lepiej, gdybym od razu dostał się do Francji. W wywiadzie zaczynałem od zera. Jako konstruktor startowałbym z wysokiego już poziomu. Ale wtedy człowiek się nad tym nie zastanawiał. I chyba słusznie. Kampanię wrześniową zakończyłem szybko. Dolecieliśmy w okolice Czortkowa nad Seretem. Szukaliśmy miejsca do lądowania. I wtedy dostaliśmy z ziemi serię w silnik i w sposób przymusowy, choć niezupełnie składnie, powędrowaliśmy ku dołowi. Nie można powiedzieć, abyśmy wyszli z tej zabawy bez szwanku. Okazało się, że na parter sprowadzeni zostaliśmy przez Armię Czerwoną, o której wejściu na nasze tereny w ogóle jeszcze nie wiedzieliśmy. To było przedpołudnie 17 września 1939 roku. No, kręgosłup go bolał wcale. Jak Rosjanie go zamknęli w jakiejś sali, czy to była strażacka, czy coś, czy szkoła była, czy coś takiego. Zresztą było tych dwóch tych lotników. No i ludzie w nocy ich wyciągnęli, i to Ukraińcy. Ukraińcy ich wyciągnęli, dali im ubrania, wsadzili, bo mąż był połamany tak, że nie mógł chodzić, i wywieźli ich do Lwowa. Zacząłem się leczyć w szpitalu jazdowskim. Na ten swój cholerny kręgosłup i nogi i tak dalej. No i jakoś życie jednocześnie, prawda, starałem się nawiązać z jakąś konspiracją, bo wydawało mi się, że przecież na tym się wojna nie skończyła. Trzeba coś robić. Trafiłem w końcu po różnych poszukiwaniach na takiego pana inżyniera Witkowskiego, który, jak mówił, organizował z polecenia generała Sikorskiego wywiad. Zacząłem z nim współpracować, nie mając pojęcia w ogóle, co to jest wywiad. No i współpracowałem w końcu
organizując i kierując w tejże organizacji kontrwywiadem z jednej strony, z drugiej strony wywiadem komunikacyjnym. Organizacja Muszkieterów, utworzona jesienią 1939 roku w październiku, jest jedną z wielu organizacji konspiracyjnych o charakterze wojskowym, jakie powstają po wrześniu 1939 roku. Zostaje utworzona przez inżyniera Stefana Witkowskiego i jest organizacją dość specyficzną, dlatego że w przeciwieństwie do wielu innych ma ściśle ukierunkowany charakter. Zamierza specjalizować się w wywiadzie wojskowym. Oni mi z góry powiedzieli, że wszystkie informacje, które są ważne, to są dokumenty francuskie, a potem niemieckie, podpisy ewentualnie jakichś dygnitarzy. Szalenie dużo dokumentów przechodziło przez nasze ręce. Jak ja przyjechałam do Polski pierwszy raz z Noirmoutier, to Witkowski dostał raport przez Abwehrę z Paryża wysłany do Warszawy, w którym było powiedziane albo bardzo inteligentna i niebezpieczna, albo bardzo naiwna i kobieca. Witkowski był człowiekiem, po prostu był nieprawdopodobnym chucpiarzem. I w jakimś sensie chucpiarzem, takim w dobrym tego słowa znaczeniu, czy człowiekiem takim w pełni asertywnym, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, właśnie był Leski, który no, potrafił właśnie wcielać się w różne role. W służbach specjalnych są szkolenia, w których uczy się ludzi zmiany tożsamości. No, Leski musiał korzystać głównie ze swojej intuicji. No, na pewno był ponadprzeciętnie inteligentny, ponieważ jego doświadczenia, jego życiorys przedwojenny, jego praca, jego konstrukcje pokazują, że był to niezwykle inteligentny człowiek, więc jemu łatwiej było się dostosować do tej zmieniającej się rzeczywistości. Natomiast zawsze z tym zmianą swojego wizerunku, z legendowaniem, jak to się mówi, w służbach jest problem. Trzeba bardzo uważać. Musimy pamiętać, że Leski zmieniał swoje nazwisko, zmieniał swoją osobowość co najmniej kilka razy. W pociągu znalazłem się w przedziale razem z panem, który okazał się attaché z ambasady Hiszpanii w Berlinie. Dokumenty nasze oddaliśmy konduktorowi wagonu. Granicę niemiecko-francuską, pociąg przekraczał około północy. A ja przekazałem mu jeszcze, że jadę z frontu wschodniego i jestem zmęczony. Proszę więc, żeby uważał, by mi nie przeszkadzano spać. Około godziny 22 położyliśmy się. Pod poduszką umieściłem mój pistolet. Około północy obudziłem się. Granicznej.
Jak mi rano przed dojazdem do Paryża opowiadał mój towarzysz podróży, coś im się nie podobało w jego paszporcie i w celu sprawdzenia telefonowali do Berlina. Przetrzymali go więc na dworcu, a z nim i pociąg około 2 godzin, które ja, jak zresztą i resztę nocy, przespałem już zupełnie spokojnie. Przebranie się za generała nic by mu nie dało. On się musiał poczuć naprawdę tym generałem i musiał stłumić w sobie ogromny strach, jaki na pewno miał przed tym, że zostanie zdekonspirowany i grozi mu to śmiercią. Kiedy nastąpiło scalenie organizacji niepodległościowych, wylądowałem w ZWZ-cie i sukcesywnie, prawda, po przemianowaniu w Armii Krajowej, też w wywiadzie, w oddziale drugim, a jako ten, który ma zorganizować nową komórkę, tak zwane wywiady obce, i nasunąc te dziedziny, które się zajmują rozpracowaniem wszelkich wywiadów innych działających w Polsce, to jest wywiad niemiecki, prawda, i policji niemieckiej i tak dalej. No i rozpracowywałem to, a równocześnie zostałem włączony do Biura Studiów Wojskowych, gdzie kazano mi zorganizować studium komunikacji. Inaczej mówiąc, do moich obowiązków należało wiedzieć o wszelkich drogach komunikacyjnych, kolejowych, kołowych, wodnych, śródlądowych. Znajomość przeciwnika uderzającego w konspirację była sprawą pierwszej kolejności. Stan naszej wiedzy o niemieckich policjach pozwolił już pod koniec 1942 na opracowanie schematu organizacyjnego SIPO. W schemacie tym ujęto układy ogólnych zależności organizacyjnych niemieckich władz bezpieczeństwa. Ustaliliśmy podziały kompetencyjne pomiędzy służbami, ze szczególnym uwzględnieniem SD, Gestapo i Kripo. Zadania tych wydziałów, ich metody pracy. Sprawozdanie to obejmujące ponad 30 stron maszynopisu, podpisane 997 Bradl, przekazałem Oskarowi. Żeby szybko to wędrowało, próbowano bardzo różnych dróg. Próbowano przez Szwecję, między innymi tam chodził Nowak Jeziorański, prawda? Ale to wszystko były drogi jednak za wolne i połączone z ewentualną możliwością względnie nawet, że będzie wsypa. Zacząłem się nazywać Julius von Hallmann i byłem szefem Generalbefehlmächtigter Verkehrs- und Festungswesen der Südostfront Ukrainy, takiego wielkiego przedsiębiorstwa budującego drogi i umocnienia. Oczywiście, jak zawsze w każdym wywiadzie, informacja jest wtedy dobra, kiedy dotrze do tego, który ją może wykorzystać. Inaczej mówiąc, jak najszybciej musi ją dotrzeć do naczelnego dowództwa w Londynie.
przyjeździe do Paryża jechało się do komendy miasta, Stadt Kommandantur, mieszczącej się w zarekwirowanym budynku bankowym na Place de l'Opéra. Podchodzę do właściwego okienka, melduję się, potem dostaję hotel, potem idę wymieniać znaczki żywnościowe. I ten z okienka tłumaczy mojemu poprzednikowi, że jego znaczki są niewłaściwe. On nie ma takich znaczków, jak powinien mieć. No to oczywiście ja już się zamierzam zastanawiać, co tu robić, prawda, czy się nie wycofać przypadkiem, ale w tym momencie wyciąga się łapa z okienka, bierze moje znaczki i mówi, takie powinny być znaczki. No to chyba najwspanialszy komplement, jaki można było Agatonowej produkcji powiedzieć. Nowym współpracownikiem był Bolesław Zieleniewski-Żaryń, ponad 60-letni, pracował w Niemczech przedwojennych. Znał nie tylko znakomicie niemiecki, ale i tamtejsze zwyczaje. Posługiwał się biegle francuskim i rosyjskim. Ubrany zawsze z dyskretną elegancją starszego pana, szary melonik, srebrzysty szalik, z laską zakończoną srebrną gałką, z blizną na policzku, krótko ostrzyżony, trzymający się zawsze prosto jak struna, mógł znakomicie uchodzić za Junkra, całą duszą przepojonego tradycjami armii. Pierwszym zadaniem Żaryna było nawiązanie łączności z Resistance. Odpowiedni kontakt już mieliśmy. Jeden z moich kolegów miał w Paryżu kuzyna, dyrektora Banque de Paris. Kontakt ten okazał się bardzo pożyteczny. Pan Delipowski był blisko powiązany z pułkownikiem Mederic, szefem organizacji Sede de la Libération, bliskim współpracownikiem generała de Gaulle'a. Drogi przerzutowe przez Niemcy do Paryża, potem z Paryża przez granicę między strefami Francji okupowaną i nieokupowaną na południe, na wybrzeże. Tam się spotkałem z wysłannikiem naczelnego dowództwa w Londynie i obgadaliśmy, prawda, wszystko jak. Ja im będę moimi drogami dostarczał tych kurierów, a oni będą dalej ich przerzucać już. Współpraca z Resistance ułożyła się doskonale. Mederic okazał się człowiekiem bezpośrednim, pełnym inicjatywy i dobrej woli. O swoich kłopotach mówił bez żadnego fałszywego wstydu. Między innymi prosił nas o wykonanie dla nich niektórych formularzy, pieczęci i tym podobnych, których wyprodukowanie dla nich było kłopotliwe, a które szybko i sprawnie wykonał Agaton. Mederic umożliwił nam wykorzystanie współpracy związanych z nim kolejarzy, którzy przewozili naszych kurierów przez granicę między Francją okupowaną a tak zwaną Zone Libre. Do Francji nieokupowanej pojechać więc trzeba było inną metodą. Przy pomocy Hiszpana Rogera Casasa zakupiliśmy blankiet Carte d'identité z pieczęcią Mayen i w ten sposób zostałem kupcem, panem Julesem Lefebrem, zamieszkałym w tym mieście.
Celem mojej wyprawy na wybrzeże Morza Śródziemnego było zbadanie warunków przejazdu przez granicę i warunków zamieszkiwania w strefie nieokupowanej. Dworzec w Marsylii wydał mi się taki sam jak w czasach przedwojennych. Tłum ludzi przewalający się we wszystkich kierunkach, zaaferowany, rozmawiający o interesach, czytający gazety. Na wędrówkę po mieście i porcie nie miałem niestety czasu. Pociąg do Toulonu odchodził niedługo. W Paryżu, w sztabie gospodarczym marszałka von Rundstedta bywałem często. Rozmawiali chętnie. Byłem przecież wybitnym specjalistą od budowy fortyfikacji, a wał atlantycki właśnie wtedy się rodził. Cieszyłem się szacunkiem jako przebywający na froncie wschodnim. Moim doświadczeniem miałem pomóc w zorganizowaniu przedsiębiorstw do budowy umocnień na zachodzie. Rozmowy te trwały dość długo i dały mi sporą dozę informacji i danych. Pod koniec należało jedynie zabrać dostępne mi materiały i zniknąć. Najważniejsze było gromadzenie wiedzy o przeciwniku. To była struktura, która miała kartoteki, które opisywało poszczególnych oficerów gestapo, poszczególnych ludzi Abwehry, jakie są ich obowiązki tam wewnątrz struktur gestapo i tak dalej, czyli krótko mówiąc, być może najcenniejsza była właśnie ta kartoteka, która zazwyczaj jest zapominana. Pozostało mi jeszcze jako zadanie zorganizowania przejścia przez Pireneje do Hiszpanii. I wtedy szukałem człowieka, który, bo musi być zawsze dwóch, bo jeden może, prawda, jednego może ślad trafić, może zginąć, czy też w jakiś tam sposób być unieszkodliwiony, no to wtedy drugi musi wiedzieć wszystko. No i wtedy Dzięcioł mi ofiarował właśnie Spiszyńskiego, który był poprzednio szefem naszej agentury w wywiadzie. Spiszyński był bardzo dowcipny, to znaczy i taki elokwentny, także to, co mąż powiedział w dwóch słowach, to on to potrafił nie tyle ubarwić, ile w każdym razie przypomnieć, czy jakąś anegdotę dodać, czy coś takiego. Tak. Był bardzo uroczym człowiekiem. Oni bardzo dobrze współdziałali, przecież oni robili taki ten numer w Paryżu, że jeden na drugiego czekał w komendzie głównej niemieckiej, wypisywali sobie na tablicy wiadomości, no. On też grał, jeździł w charakterze grafa, holenderskiego zresztą. On był jedynym profesjonalem w moim zakresie, bo on był jeszcze pracownikiem oddziału drugiego sprzed wojny. Też zresztą na Niemcy. On był szefem ekspozytury w Brnie z kierunkiem na Niemcy. No i wtedy właśnie dla zrobienia przejścia przez Pireneje został mi dorzucony Spiszyński jako pan Wilski. Został wtedy pułkownikiem Wehrmachtu. Otrzymaliśmy znakomitą pomoc ze strony francuskiego ruchu oporu. Zaoferowano nam mianowicie wykorzystanie pociągu ówczesnego premiera Vichy Lavala. Tak przerzucona została m.in. Zo, która załadowana do tendra w dniu 8 lutego 1943 roku dojechała szczęśliwie do Vichy. Za lokomotywą szedł cały wagon z wodą. Na tej wodzie położyli rusztowanie. Ja leżałam na tym rusztowaniu i przy każdym przejściu ten mogli mnie tuszem wody skąpać. No ale dojechałam do Vichy. Działanie kurierów tutaj było obarczone właśnie tym potężnym stresem, dlatego nadawali się do tego wyłącznie najlepsi.
ci, którzy może nie wyglądali na herosów, bo przecież Chylewski nie wyglądał na herosa, natomiast te cechy, które miał, cechy psychofizyczne, powodowały, że on się nadawał do takiej roboty. Zbieczyński wpadł przez to, że jechał pociągiem, miał przerzut wtedy do Hiszpanii i Niemcy weszli do pociągu. Jakiś chłopak powiedział, że to jest jego kuzyn, że on z nim jedzie. Bo chcieli wyciągnąć tego chłopaka. I wtedy ich zabrali obydwu. Ale nigdy nie zakwestionowali dokumentów, które on miał. Nasi koledzy, którzy mieli różne, bardzo zróżnicowane powiązania z ludźmi, taki Henryk Frączak, zwerbował warszawskich kieszonkowców. Kradli oficerom niemieckim te papiery, dokumenty i potem Agaton, ta legalizacja komendy głównej, robiła, przecież ten Bradl mógł jeździć jako generał, prawda, bo miał świetne papiery niemieckie, autentyczne prawie, że, bo ukradzione, prawda, oficerom niemieckim. Budowanie, powiedzmy, generała z frontu ukraińskiego, no, było dla mnie szokiem, gdy się o tym dowiedziałem. Przecież on zostawił na zewnątrz swojego przyjaciela i mówi, że jak ja nie wrócę, to wiesz, co masz robić. Czyli zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli się potknie na czymkolwiek, to może zostać zdekonspirowany. A mimo to on podejmował ryzyko, takie największe ryzyko, i to w zasadzie była brawura. Jego szefowie po prostu nie mieli drugiego takiego człowieka, który miał zarówno umiejętności czysto wywiadowcze, potrafił się poruszać w bardzo różnych środowiskach, wcielać się w różne role, co jest, jak wiadomo, w tej specyficznej pracy oficera wywiadu bardzo ważne, ale przede wszystkim był też jakby takim podziemnym, no nie wiem, biznesmenem, czy ja można powiedzieć, znaczy organizatorem takim, który był w stanie tworzyć struktury, którymi był w stanie też zarządzać i uzyskiwać z nich jakiś efekt. To jest człowiek, który jest wzbyty emocji. On zaczyna opowiadać w sposób bardzo szczegółowy. Właściwie opowiada o najbardziej dramatycznych wydarzeniach, o likwidacji. I on opowiada to z kamienną twarzą, mówiąc, kropnęliśmy tego, kropnęliśmy tamtego. I to cały czas nie widać po nim żadnych emocji. On stara się w tej swojej relacji opowiedzieć bardzo dużo. Przypomina sobie mnóstwo szczegółów. W sposób taki zimny, wyrachowany opowiada to, co wie, to, co musi odkleić z pamięci. Taki był człowiek po prostu. Wywiad miał tę cechę dodatnią, że zmuszał do pracy realistycznej. Gdy planowałem jakąś działalność, na przykład z polecenia Dzięcioła, przerwanie jednoczesne szlaków zaopatrzeniowych frontu wschodniego, miałem przed sobą mapę tej części Europy. Trzeba było rozważyć nie tylko to, co i gdzie przerwać, ale jakie do tego będą prawdopodobnie potrzebne środki. Jakie akcja ta pociągnie za sobą konsekwencje. Wywiad komunikacyjny i drugi niesłychanie ważny wywiad gospodarczy mają kluczowe wręcz znaczenie dla prowadzonych działań wojennych i jedną z metod rozszyfrowania potencjalnych zamiarów przeciwnika jest umiejętność zidentyfikowania miejsca dyslokacji poszczególnych jednostek. Stąd się odnotowuje m.in. godła, numery poczt polowych. W związku z tym każda informacja dotycząca przerzutu nowych jednostek dla sztabu sprzymierzonych aliantów jest informacjami bardzo ważnymi. Armia Krajowa była czymś doczepionym do wywiadu i dywersji, a nie odwrotnie. Tak patrząc z perspektywy Brytyjczyków i Londynu, którzy jednak te pieniądze na tą działalność dosyć poważne wykładali, no to oczywiście najważniejsze były informacje i najważniejsza była dywersja na tyłach frontu wschodniego. A to, że Polacy stworzyli swoje państwo podziemne, struktury, podziemne szkolnictwo i jeszcze wiele innych rzeczy, to jakby były no, dodatkowy koszt. Po aresztowaniu Longa 998 niejako automatycznie objąłem i ten dział. Nie było to sprawą łatwą, bo czasu miałem mało. Prowadziłem w dalszym ciągu kontrwywiad 997, studium komunikacji oddziału drugiego, a od czasu do czasu wyjeżdżałem na zachód dla załatwiania spraw 666.
zawsze miałem 3-4 takie możliwe życia, żeby w razie czego szybko przeskoczyć. Powiedzmy, jako pan Kozłowski byłem bardzo takim spokojnym człowiekiem i zameldowanym w dzielnicy niemieckiej, ale ja 3 maja 14 i tam miałem takie mieszkanie święte, znaczy mieszkanie, które poza mną nie widział w ogóle nikt, absolutnie. I tam miałem swoje skarby. Inaczej mówiąc, tam miałem patefon, w którym było wmontowane radio, mogłem sobie posłuchać. Tam miałem do tego patefonu mnóstwo płyt. Korzystając z tych moich wyjazdów na zachód, tam były wyprzedaże płyt w Paryżu. I ja sobie przywoziłem płyty zupełnie za absolutne grosze. Zdaje się, o ile pamiętam, po franku płyta, coś takiego. No więc jakieś śmieszne zupełnie rzeczy. Ja lubię, mam takich swoich ulubionych kompozytorów, to miałem mnóstwo płyt i sobie grywałem. Miałem zakaz akcji, ale jak się powstanie zaczęło, no to musiałem już coś robić. Wydobyłem z ukrycia moje 2 pistolety. Jeden dałem mojemu przyjacielowi z biura studiów. Poszliśmy szukać powstania. Wiedziałem, że w tak zwanym Rüstungskommando, to jest dowództwo uzbrojenia, w Alejach Ujazdowskich, w tym domu pod Gigantami, mieści się również placówka Abwehrstelle. Tam też była siedziba wywiadu wojskowego, którą myśmy obserwowali, prawda, z którejśmy dokumenty podkradali. Myślałem, że może tam złapię jakieś archiwa, prawda? To sobie postanowiłem, jak już jest powstanie, to ja sobie to zdobędę, prawda? I z wielkim krzykiem i hałasem natarliśmy we 2 plus jeszcze chyba 7 czy 8 takich przygodnie zupełnie dobranych chłopaków na to Abwehrstelle z moimi 2 pistoletami i 1 karabinem któregoś z tych chłopaków i zdobyliśmy to Abwehrstelle. Archiwów nie znaleźliśmy żadnych, ale zdobyliśmy tam sporo skrzyń granatów ręcznych i trochę broni krótkiej. No i od tego zaczęła się moja potęga powstańcza. Myśmy z tą Jolą przyszły i powiedziałyśmy, tylko my jesteśmy łączniczki bojowe. Więc on się zaczął strasznie śmiać, że takie 17-latki bojowe. W ciągu kilku dni zdobyliśmy cały przyczółek pomiędzy Wiejską, Placem Krzyży, Alejami Ujazdowskimi. To jest jeden z niewielu odcinków powstańczych, gdzie do końca myśmy terytorialnych strat właściwie nie mieli. To była taka zbieranina, którą Brandt potrafił w bardzo krótkim czasie zrobić z tego zżyty oddział. Nigdy nawet nie przypuszczaliśmy, że w tym czasie, że miał tak bogatą przeszłość, prawda, heroiczną. Bardzo przystojny brunet, był 30-paroletnim człowiekiem. Myśmy się wszystkie w nim kochały. To był nasz dowódca, który decydował o tym, co w końcu czasami wysyłał na śmierć. Ciągle się gdzieś uwijał, gdzieś biegł i głównie go z tego pamiętam. On miał takie podejście, że właściwie ważne jest to powstanie, to co myśmy razem przeżyli, a co potem kto robił, to trudno, świetnie. Ale i nie miał takiego, jakiejś takiej nienawiści czy złości do tych swoich oprawców. On mi powiedział, że był 10 lat w więzieniu, żebym wiedziała, że jest w dalszym ciągu obserwowany, bo wypuszczony jest warunkowo. I co mnie zresztą ogromnie do niego zbliżyło. Podziwiałam go bardzo. Nikt im nie podziękował za bohaterstwo, jakie wykazali. Leskiemu też nikt nie podziękował, bo trudno nazwać podziękowaniem to, że został skazany w zasadzie na lata więzienia. Ja po raz pierwszy poszedłem pod natrysk chyba gdzieś po 6 latach mniej więcej. Tak samo na spacer, też jeszcze trochę później. Ja siedziałem wtedy z takim panem Hansem Heinemeierem, Berichterstatter des Generalgouverneurs, którego raporty w czasie okupacji ja przejmowałem. No i wiedziałem o nim sporo. On o mnie nic nie wiedział.
On dysponował jedynym siennikiem na noc. Jemu było wolno tylko spać na sienniku. On miał lepszą dietę niż my. Jego wzywano co jakiś czas na śledztwo, z którego przychodził zawsze odżywiony, radosny i tak dalej. W każdym razie to była lepsza klasa. Zachowanie Kazimierza Leskiego i to zachowanie rozumiane jako styl życia, jako coś, co się realizuje konsekwentnie przez całą biografię, czyli nie chodzi tylko o zachowanie w czasie wojny czy w stalinowskich kazamatach, ale również to, co robił po wyjściu z więzienia, to właśnie to takie zachowanie całożyciowe jest dla mnie klasycznym przykładem tego, co obecnie w psychologii za filozofami nazywamy heroizmem. Heroizm to jest realizacja trzech cnót. Odwagi, sprawiedliwości i dążenia do transcendencji. I otóż odwaga to jest wiązka takich cech. Autentyczność, dzielność, wytrwałość i zapał. Sprawiedliwość składa się z bezstronności, zdolności do przewodzenia innym i umiejętności pracy zespołowej. I wreszcie dążenie do transcendencji to zdolność przekraczania siebie w różnych wymiarach. Poczynając od poczucia humoru w obliczu dramatycznych wydarzeń, w obliczu silnych stresorów, po rzeczywiście dążenie do realizacji wartości przekraczających człowieka, na przykład wartości boskich. Przypominanie i analizowanie zachowań postaci heroicznych nie jest tylko i nie jest jedynie martyrologią. Jest przede wszystkim szukaniem pewnych wzorców, które są potrzebne na teraz, żeby budować spójność społeczną.